Cześć, siemanko, z tej strony Karol, witam was w odcinku z sprawdzania nowego dodatku DLC do Farminga 22, jakim jest Horde Agrovision oraz nowej mapki, jaka nam doszła. Agrovision, sprawdzimy sobie to wszystko, no bo powiem wam, że co do tego dodatku, no to mam tam pewne, że tak powiem, już namysły, jak i również jakieś plany, więc zobaczymy. Wchodzimy na mapkę, no i jesteśmy w garażu. Serio, to jest jakiś garaż? Tam jakieś biuro. No, jesteśmy w garażu. Weźmy sobie, zobaczmy, czy można tutaj w ogóle drzwi potwierać. O, od tych zaczniemy. Nie otwierają się. Szkoda. Te otwierają się, proszę bardzo. Co my tutaj mamy? No to takie moje biuro, a mieszkanie, kurcze. Takie pomieszczenie socjalne. U, kurde, słodycze, wszystko, bułeczki. No, proszę, proszę. No, to jest takie, powiedzmy, zaplecze socjalne. No, dość fajne. Tutaj da się coś otworzyć? Da się. A, tutaj jakiś taki pokój do spotkań, jakieś typowe już biuro. No, muszę wam powiedzieć, nawet. Fajnie to wygląda, fajnie, nie powiem, że nie. Warsztat też, można powiedzieć, solidnie wyposażony. No, ten agregat, tak nie wiem, czy powinien uciekać. Crazega. Jakieś tam kosa, nie kosa, jest, kurczę. Wiertarka stołowa, jakiś zawór, wiercimy. Tu jakaś opona, jakieś nożyce do żywopłotu. Nie no, spoko, spoko. Nawet to wygląda. Nie powiem, że nie. Coś tego typu garaż by się kiedyś przydał, żeby to był jako budynek. Zresztą później sobie sprawdzimy, czy takie budynki można sprzedać i kupić. No bo to jest coś ważne. A tu mamy kolejne garaże, jakieś kolejne magazyny. Spoko, no tutaj to kurde. Nie wiem, kto tworzy dodatek, ale jak to robił Giants, to dali 4 liter, że tak powiem z tym. Że taki teren tam jest. Tutaj coś mamy, są garaże, tak? Też kolejne, mniejsze, takie na osobówki. No sobie pootwieramy, bo już też widzę, że jest lipa. No to mi się akurat nie podoba, muszę wam powiedzieć. To mi się nie podoba. Czy coś tu jeszcze ciekawego będzie? No już nic, okej. Okay. To tutaj chyba mamy jakąś chałupę, do której wejść nie można, szkoda. Czyli to jest jakby już nie nasze. O, tu jest pierwszy traktor. Fendior. Fendior 1050 z Horszem Jokerem. 8 RT, 8-metrowy Joker. Kurka wodna. Będziemy tym działać. A, tu nie da się wejść. Szkoda. I tu nawet myjkę mamy. Kurczę, to jest takie pomieszczenie myjni. Spoko. Nawet to nieźle wygląda, bo tutaj mamy kolejny warsztat. Dopiero teraz zauważyłem, ale tu już nic nie ma. No powiem wam, jeżeli chodzi o PGR, nawet to mi się podoba. O, tutaj pewnie mam jakiś magazyn. No kurde. Tu powiem wam, że zboże mógłbym sypać. To mi się podoba. Ale musiałbym narzędzia stąd wywalić. Ale pomimo wszystko nieźle. Idziemy dalej. Tu mamy jakąś taką wiatę. I tutaj mamy, co to jest? Chwastownik, tak? To jest... Chwastownik, horsz, kurra, chyba to jest chwastownik. O, tutaj mamy horsza Tigera, 8-metrowego z John Deere'em, 8 RT, Rick, sorry. Co mnie wziął, no to RT. No ale w sumie ogólnie pomieszczenie spoko. Tu jest trochę, widzę, lepsze, takie też fajne, z bramami. Szkoda, że tylko tak mało tych bron jest. Tutaj mamy jakiegoś Finisher 6 SL. Jakiś taki gruber, tu jest jakiś chwastownik od Horsza. Spoko, sorry, no tak, chwastownik do Redlic. Tu mamy wyjazd jakiś tam z tyłu i w zasadzie nic tutaj już nie ma. O, brama wyjazdowa, otwiera się. No nie otwiera się, szkoda. Szkoda. Tutaj figielek, o, tutaj stoi kolejna 8. I tutaj mamy siewniczek punktowy, Horsza, 6-metrowy. No, powiedzmy, że byłoby to 6 metrów. Dalej widzę, że już tam nic nie ma, ale tutaj stoi kolejny fędzik i jest to 936 z kolejnym siewniczkiem Horsza. Jest to Horsz Avatar 1225 SD. No, spoczko. I tutaj mamy chyba kolejną myjkę, co? Czy ona tylko jest, bo jest? No właśnie, ta myjka jest, bo jest. Tak, to jest myjka. A nie, sorry, to jest paliwko.
Jest to zbiornik z olejem napędowym. A ja myślałem, że to jest myjka taka duża, konkretna. Wiecie, o co chodzi. No to się człowiek zdziwił. Dobra, coś tu jeszcze jest? Tutaj już jest pusto. Tu jest ogólnie fajna hala, powiem wam. Ta mi się bardziej podoba. Tej maszyny można byłoby trzymać wszystko. Tam już nic nie ma praktycznie. Tutaj jest jakiś, co to jest, sklep? Fan klubu? Jakaś taka świetlica, coś takiego. Da się tutaj w ogóle wejść? Da się wejść. O, to normalnie fan klub, kurczę, mogły być Porsche. No taka świetlica, no po tańcówki, coś takiego. No nie jest to nawet źle zrobione. Taka typowa stodoła do potańcówek. Także spoko. Sama mapa jest dość konkretna. Myślałem, że ona jest trochę mniejsza i że troszkę łatwiej się będzie tutaj grało, no ale jednak nie jest tak dobrze i troszkę lipka. Ale jak już na niej jesteśmy, sobie sprawdzimy po części skupy. A to jest w ogóle sklep, a nie skup. Czyli tutaj będziemy coś pewnie sprzedawać z produktów. Tu mamy nawóz płynny i tak dalej, czyli to jest moja chata. Tutaj główny silos, moje silosy. Czekaj, to bo ja teraz czegoś nie pani mają. Czy to są moje silosy, czy to jest coś, co. Gdzie mogę coś sprzedać? Właśnie zapomniałem na gospodarza sprawdzić budynki, czy mogę sprzedać. A, bo tutaj wszystko ma coś tam i sklep. Tak to wygląda. Czyli ten główny silos to jest też moje. Spoko. Tylko czemu ja tego nie mogłem sprzedać? Szkoda. O, kosteczka kurczę jest. Jest, klocki Lego są, spoko. To tutaj są te silosy. Tutaj też coś jeszcze jest. Jakieś kurcze łąki, sklep. A, odwiedź. No spoko, no tak duża mapa, widać, że to jest taka typowo przemysłówka. Jak na złość nie ma funkcji latania, zaraz sobie ją ogarniemy. No i wszystko będzie git. Ogólnie mapa konkretna, nie? Nie mam szkoda, że informacji o polu włączonej, bo byśmy wiedzieli, ile tutaj największe pole ma. Ale jest konkretne, skoro kosztuje 5 milionów złotych, myślę, że około spokojnie 20 paru hektarów tam jest. Także no nie najmniej. Sprawdźmy sobie jeszcze to tutaj wszystko. O, biogazownia, spoczko. Tu jakiś silos chyba kolejowy, coś takiego. No i to największe pole. No powiem wam, że jakbym miał to kosić, siać, cokolwiek, to masakra. No, zakończenie mapy też jest konkretnie już zrobione, myślę, bo. O, nawet balon jest. Bo mapa jest no, zrobiona tak, że jakby coś tam dalej jest. To nie są typowo góry, jakieś tam morza, tylko jednak kurczę, coś tam dalej widać. To jest fajne, to mi się podoba bardzo. Tu jest silos. Sprawdźmy jeszcze te nasze budynki, czy tam cokolwiek kurczę da się sprzedać, bo no, to mnie bardzo mocno ciekawi. Tak, oczywiście, sprzedamy wszystko. Szkoda, bo naprawdę liczyłem na to, że da się to sprzedać i że te budynki już raz będę miał w jakiejś tam innej mapce, no ale szkoda. Przeżyjemy i bez tego. Jak już tu jesteśmy, wejdźmy sobie w zakładkę Horsza i pokupujmy to, co, że tak powiem, nam doszło. Doszedł nam, o właśnie. Kultro 9TC 8,9 metra jest to mulcher. Także spoczko, wypożyczymy go sobie, sprawdzimy. Tu mamy ten chwastownik, to też go sobie wypożyczymy. Czy to jest do ścierniska? A, sorry, to jest to samo, do usuwania ścierniska. A ja myślałem, że to są po prostu zwykłe mulczery, kurde. Znaczy, sorry, myślałem, że to są zwykłe chwastowniki. To nie są chwastowniki. O, sprawdzimy go sobie w takim wydaniu. Potem mamy właśnie ten nasz gruber, mała kultywator, to go sobie zostawimy. Ma on możliwość założenia jednostki siewnej. Spoczko. Tutaj. A, jeszcze wał pierścieniowy. Jednostka siewna, kurczę. A, weźmiemy sobie jednostkę siewną. Sprawdzimy go, tak? Horse Joker.
Sprzęt. O, może być jednak nogawice. Jednostka siewna, rozrzutnik nogawicy. Rozrzutnik nogawicy, spoko. I sama jednostka siewna. W sumie spróbujemy go też tak zobaczyć. No, tu jest główny siewnik. O, zwałem oponowym. Kurczę, dodatkowy obciążnik. Ja pierdziu. Nie no, spoko, spoko. Tu mamy jakiś taki typowy siewnik z wałem. O, no to mi się podoba. Weźmiemy go takiego. Może gdzieś tu kiedyś użyjemy. No i tutaj taki mój rarytas. Znacznik ścieżek. Koła z przodu. I dwie pojemności zbiorników. A, weźmiemy tą sobie najmniejszą. Tu mamy kolejny. O, kolejny siewnik. O. A jest możliwość włączenia wału oponowego. I to mi się podoba. I tutaj też znacznik. Spoko. A zbiornik można mu powiększyć. Skurczę, będzie się tutaj działo. Tu mamy kolejny siewniczek. Ziarna nawóz. Ziarna nawóz. Jednostka siewna się jeszcze zmienia. Spoczko. Tutaj kolejny siewniczek. Jednostka rozprowadzenia obornika. O, tu taka akcja. A spróbujemy. Spróbujemy też i to. No tu już największy siewnik. Ten ma 12 metrów. No to dość sporo. Być może część tych dodatków właśnie użyjemy na naszej mapce, którą mamy na połowie. Tam, gdzie jest PGR, bo powiem wam, że troszkę pograłem i podoba mi się to, kurczę, podoba mi się. I tutaj mamy już typowy jeden i drugi chwastownik. Ej, to się chyba nawet nie pomyliłem z tymi chwastownikami, nawet mi to tykło tam. Dobra, do pracy będą potrzebne nam ciągniczki, więc tutaj akurat weźmiemy sobie pierwszy. I sprawdzimy sobie to wszystko. A, spoko. Nie było już miejsca w sklepie. Także spoczko. A ja tutaj sobie kupowałem i nie widziałem, co kupuję. Chociaż, wszystko się kupiło. Idealnie, muszę wam powiedzieć. Idealnie wszystkie maszynki są kupione. Także myślę, że jeszcze kilka maszyn sobie sprawdzimy tutaj w pracy. Skoro jest tak dosyć blisko, to po prostu sobie tutaj podjedziemy zaraz ciągniczkiem którymś naszym i sobie to wszystko ogarniemy. Kupmy to największe pole za 5,5 miliona złotych. Kurka wodna, co to jest w ogóle za pieniądz? Dobra, jedziemy naszym fędziorem. Dawno fędami nie jeździłem, to możemy sobie trochę podziałać. Już jestem, przepraszam was, musiałem na chwilę zniknąć, bo już mój katar dawał mi się we znaki, więc niestety musiałem troszkę ogarnąć się i już jestem. Dobra, sklep jak mnie wam jest gdzieś tu. O kurde, straż pożarna. Aż jadę tędy zobaczyć. Ona dobrze jadę praktycznie. I ja pierdzielę, straż pożarną mają. No, to już jest moja mapa, kurde. A ciekawe, czy mogę chociaż bramę otworzyć. No to jest czeska mapa, kurka, bo na Czesi. A sici. Ja pierdziu, no to już mi się podoba. To ja już jestem u siebie. Tylko czemu ja nie mogę wejść do ciągnika? Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy na ten nasz sklep. No i coś tam sobie podepniemy, coś tam sprawdzimy. No mapka fajna, naprawdę. No tutaj kurczę, nic dać, nic ująć, ale no nie podoba mi się po prostu to, że akurat tutaj na tej mapie. Pojedziemy sobie tędy główną ulicą. No są takie raz, że małe drogi. To jest raz. Dwa, pola są wielkie i są. No nie są typowymi prostokątami, czy tam wielokątami w kształcie prostych linii, tak? No tutaj trochę zabawy z tym wszystkim będzie i ta mapa średnio mi leży, muszę wam powiedzieć. Może kiedyś tam się do niej domyślę, kiedyś. Zobaczymy.
Ogólnie to tak, kupiliśmy sobie tamto pole, a to sobie pojedziemy i posiejemy. Tylko jeszcze sobie miałem jedną rzecz sprawdzić, z czym pewne maszyny są kompatybilne. Bo to jest takie dość ważne jak dla mnie. Horsz i tutaj mieliśmy na przykład siewniczek, który miał o, kombinację. Okej, to nie to. Albo i tak. Dobra, to sobie coś tam szczepimy na początek. O. Zbiornik naprzód. No i na tył sobie weźmiemy siewniczek i zobaczymy, jak to sobie kurczę radzi. O, fajnie, podłączenie rurowe. Rurowe jest. I tutaj mogę tylko i wyłącznie nasiona sobie wsypać, tak? Dobrze mówię. Aha, okej. Czyli co, będzie nasionka kupić? Worek z nawozem jakiś nowy wyszedł, czy coś? Czy już dawno był? Już nie pamiętam. Serio, to tak to wygląda? Że ziarna, mimo że są z przodu zbiornik, to z tyłu się je wsypuje? No, trochę tak słabo, ale okej. Dobra, pojedziemy sobie tutaj i zobaczymy te sprzęty, jak one sobie radzą. Tam ze dwa silniki przetestujemy, jakiś gruber. O, to jest akurat po orce. Nie, to jest upragone, więc będzie można tutaj sobie pojeździć. Co ja w sierpniu mogę... O, jeszcze zapis. Mogę siać rzepak, mogę siać, dobra. Opuszczamy. I jedziemy. No 20 na godzinę siać, to wam powiem, że no jest to hardcore. No w sumie to jakoś to by to pole zasiał, chociaż... Czekajcie. No, powinniśmy tak jechać. Mimo wszystko, no daje sobie radę w nawigacja, więc może by coś z tego było. Nie wygląda to najgorzej. Może kiedyś na tej mapce pogramy, zobaczymy. Jeszcze tam na to przyjdzie czas, dobra. Rozszczepiamy akurat tą maszynę, a weźmiemy sobie talerzóweczkę i pojedziemy na pole obok, gdzie ten... Tu chyba soja rośnie, czy sorgo. I sobie to sprawdzimy wszystko. I weźmiemy sobie teraz Jokera naszego tutaj. Tak, Joker ma możliwość siewu, nie, sorry, Tiger. No to sprawdzimy Tigera, chociaż on jest coś tam z Mojowicą teraz powiązany. Czekaj, to ja aż to muszę sprawdzić. Jak to kurczę działczy, to będzie w kultywatorach. Coś mi tu cały czas nie pasuje. On ma normalnie podłączenie do beczki. Skoro on ma wąż do beczki, podłączenie do beczki, no to powinien chodzić z beczką. Sprawdzimy takie połączenie. Czy to w ogóle wypali, nie? A teraz weźmiemy sobie właśnie Jokera. No, powiem wam, że naprawdę fajny. Tutaj w ściernisko nim wjeżdżać, to wam powiem, że o jeden strzał dziesiątkę będzie. A czekaj, to bo jeszcze pole trzeba kupić. No ja powiem no, wam, że jak zawsze się pewnymi rzeczami zachwyca. No niestety tak to jest. A dobra, tutaj mamy tylko trawę i coś jeszcze. No kurde, chociaż rzepak by dali. No ale spoko, no taki podsiew, no myślę, że nie jest zły. Zresztą takie podsiewanie. No fajnie się jeździ, muszę wam powiedzieć. No tradycyjnie niszczenie plonów, spoczko. No nie jest źle, muszę wam powiedzieć. No szkoda, że nie ma rzepaku na przykład do siewu, to byśmy też bezpośrednio go sobie zasiali, a tak mamy tylko trawę i rzodkiew. No ale rzodkiew też jest poniekąd jakimś tam przedplonem. No to stestujmy sobie jeszcze chwastownik. Ten akurat większy. No bo ten mniejszy to będzie to samo. Coś podobnego ma akurat firma Agromarz. Tylko ona zawsze... Sorry, to nie są chwastowniki, to są mulczery. Na firma Agromarz zawsze, jeśli były dodatki tej firmy do farminga, robione przez jakiegoś modmakera, no to on to robił tak, że był to najczęściej właśnie chwastownik, a to akurat chwastownikiem nie jest, takie to jest błędne myślenie, bo i nic, to było jak było.
ruszamy, zobaczymy, ile na godzinę to pójdzie, bo nawet nie sprawdzałem z ciekawości. No, 20. To powiem wam, że pola tutaj kurczę ubywa. A, sorry, 18. No, mimo wszystko, pola ubywa. Myślę, że w kukurydzy to tym byśmy jeździli, a jeździli. Także jest fajnie, jest dobrze. Będzie z tego jakiś pożytek. Podejrzewam, że na połowie większość tych maszyn się pojawi, a kolejna część gdzieś się tam pojawi indziej. Tu jeszcze jest jakiś tam ojojoj, gruber. Aż się wpierdzieliłem w to. Sprawdzimy sobie jeszcze grubera. Tego mniejszego. A bo czekaj to. Jak już tutaj jesteśmy, podłączmy sobie. O, proszę bardzo. Beczułkę i sprawdźmy jedną rzecz, czy to jest kompatybilne w ogóle z beczką, bo to mnie bardzo mocno ciekawi. Czy ja takie coś mogę zrobić, bo jak tak, to będzie mega zestaw. A jak nie, to będzie lipa. No nie wierzę. ON, ale to będzie 300 koni, co najmniej 500 nawet. Walimy do ciągnika. Znaczy, walimy ciągnik z 500 koni. I jedziemy, nie? Tutaj dobrze, że akurat dziesiątka jest wzięta, to... No co jest grane? Tryb pudziana ma włączony, a tryb pudziana mi nie działa. Coś tu się psuje? Nie. To nie wiem, co jest grane, ale dobra, cofnijmy sobie, bo... Ja to czarno widzę. Napełnimy sobie beczułkę. Oj, tu by się do Fędziora obciążnik teraz przydał, ale już trudno. No to sprawdzimy. To jest Joker chyba z tyłu. Nie, sorry, Tiger. No to sprawdzimy sobie tego Tigera, jak on tu jest sobie radzi. Czekaj tam, bo nie mogę włączyć wozu asymilacyjnego. Aż dziwne, wszystko jest połączone, ale nie działczy. Coś tu się spierdzieliło. No dobra, trudno. Weźmiemy sobie jeszcze, sprawdzimy jedną rzecz. Czyli może jakiś silniczek, jeden albo drugi jeszcze. No, mamy siódemeczkę. No to akurat tą siódemką coś jeszcze sprawdzimy. Ostatnią maszynę. No bo to już są same siewniki, 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 siewniki. A sobie sprawdzę jeszcze. A tak typowo powiem. Chwastownika i tak mi się nie chce sprawdzać, bo chwastów nie ma. Sprawdzimy sobie tego Horsza. O Jezus, z żonem to tak się komponuje, że szok. A ma możliwość nasion, spoczko, czy on jest teraz powiększony, tu już nic nie podepniemy. Ale ma możliwość siewu i nasion, i nawozu, spoko. A, ja wiem, czemu nogawicy nie można było dawać, bo tutaj akurat jest pewnie pełne nawiezienie. Dlatego tutaj takie rzeczy odpadały. A nie, nie jest pełne nawiezienie, więc nie wiem, co jest grane. Sprawdźmy jeszcze sobie silniczek. O, 2400 i 3000 nawozu. No to muszę wam powiedzieć, że jest całkiem fajnie. No i w miarę szybko, 18 na godzinę, można z tym silnikiem popylać. Szkoda, że nie ma jeszcze takiego 4-metrowego. To byłoby pięknie, ale już nie można mieć wszystkiego. Myślę, że i tak nie jest źle i no, fajną robotę można sobie tymi maszynkami porobić. Co do samych maszyn, jestem po prostu zadowolony mega. Jeśli chodzi o mapę, no troszkę mniej, bo liczyłem, że będzie ono trochę lepiej zrobione. Te parę błędów, co już było na gospodarstwie, były dosyć rażące. Kolejna sprawa, no ja już częściowo na maszynach Horsche, jak dobrze pamiętam, to grałem i no, nie były takie złe. Tutaj mowa. Tam troszkę pograłem akurat w Farmingu 19, kiedy był ten dodatek, więc było to nawet fajnie. To sobie coś jeszcze sprawdzimy, czy te koła mi nie będą wadziły o
O właśnie. Koła pięknie, elegancko wadzą mi obwodniki. Już by siódemeczka obwodników nie miała. Czyli poniekąd też to jest jakiś tam, kurczę, błąd moim zdaniem, no bo nie powinno czegoś takiego być. Dobra, kultywator. Rozłożony. No i powiem wam, że no co, jak to kultywator. Robotę robi. Fajnie, bo po ściernisku może nic sobie popracować. Pytanie, jak on się będzie zachowywał. Tutaj, o. Tutaj już jako kultywator. No spoczko. Robotę robi. Jak widać, no tylko no jest mały myk z tymi jego kołami. No, że one tutaj urywają dosłownie błotnik. Zobaczcie. Także jeszcze to muszą dopracować, ale myślę, że same maszynki schorsza jak najbardziej na wielki plus. Mapka nie jest zła. O, jeszcze reklama zielonki. Ja pierdzielę. No nie wierzę. Zobacz to. Jak ja to mogłem pominąć? Także tym oto widokiem żegnam się z wami. Dziękuję za oglądanie. Piszcie w komentarzu, jak te testy tej mapki, jak i tego dodatku Horsza się wam podobały. Zapraszam do moich pozostałych odcinków i na moje kolejne odcinki. No i właśnie do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, cześć.